Każda śmierć jest inna, nie ma takiej samej. W sposób szczególny sobie to uświadamiam, kiedy towarzyszę osobom odchodzącym w hospicjum domowym. Kiedyś zadzwoniła do mnie pani, która powiedziała, że ona musi spotkać się ze mną. To był Wielki Czwartek. Wtedy miałem dużo różnych obowiązków i sobie zadawałem pytanie, kiedy jechałem do niej dość daleko, dlaczego akurat w tym dniu osoba chce się pojednać. Kiedy w końcu znalazłem ten adres na zupełnym bezludziu i wchodzę do tego domu, gdzie jest mnóstwo różnych książek, sterta papierów, wreszcie chora, która gdzieś krzyczy z dużego pokoju, że tam jest właśnie, żebym do niej podszedł, mi mówi, że miała sen, że przyśni mi się kapłan, przed którym powinna wyznać całe swoje życie. Ja jej zadałem wtedy pytanie, ile lat minęło od ostatniej wizyty, czy w ogóle spotkania z księdzem. Ona mi mówi, że 75. Wtedy byłem bardzo poruszony tym, jak może działać Pan Bóg w sercu człowieka. Ta osoba przyjęła oczywiście sakramenty i dla mnie to był najpiękniejszy Wielki Czwartek. Śmierć może być taką, która ma czas na to, żeby do niej dojrzeć, a może być gwałtowną, nagłą, niespodziewaną, zupełnym zaskoczeniem dla najbliższych i dla samej osoby, która wchodzi w tą wielką tajemnicę. Tak ojcowie Kościoła często mówią, śmierć jest pewnym zaśnięciem, takim wejściem w oddech miłości Pana Boga. W średniowieczu były szkoły dobrego umierania, Ars Bene Moriendi. Dziś mamy wiele różnych szkół, wyższych takich czy innych, które uczą nas pewnych umiejętności, sprawności, ale taką szczególną szkołą, w której umieramy i do czegoś się rodzimy, do czegoś jesteśmy zapraszani, to jest właśnie nasz osobisty dom.